Cześć, witam Cię serdecznie. Nazywam się Krzysztof Król i w dzisiejszym filmie przedstawię Ci 15 rzeczy, za których nigdy nie powinieneś przepraszać. Jeśli interesuje Cię ten temat, zaczynamy! Ten temat dzisiejszy bardzo mocno jest powiązany właśnie z budowaniem Twojej samooceny, z Twoją pewnością siebie i z tym, jak powinieneś właśnie podchodzić do swojego życia i do tego, jak to Twoje życie wygląda. I zacznijmy sobie po kolei. Punkt pierwszy. Nigdy nie powinieneś przepraszać za swoje osiągnięcia. Ludzie są uczeni takiej fałszywej skromności, że powinno się być skromnym, nie chwalić się tym, co udało Ci się osiągnąć. Bzdura, nieprawda. Co to ma być w ogóle? Jak coś osiągnąłeś, włożyłeś pracę, uczciwie, udało Ci się coś zdobyć, zarobić pieniądze, coś zbudować, to dlaczego nie możesz być z tego dumny? Dlaczego wiecznie masz mieć taki kompleks właśnie, jak ludzie mają w Polsce, że na Zachodzie ludzie potrafią z wypiętą piersią i z podniesioną głową stać dumnie przy tym, co udało im się osiągnąć, a u nas to trzeba być skromnym, to jest jakaś taka cecha właśnie, skromność szanowana i tak dalej. Dlaczego? Bo większość ludzi nie osiąga praktycznie nic, większość ludzi osiąga niewiele i po prostu ludzie się próbują do nich dostosować. Nie powinieneś dostosować się do tego dołu, tylko do góry. Punkt drugi, zerwanie kontaktu z toksycznymi ludźmi. Za to też nie powinieneś przepraszać. Jeśli ktoś ma negatywny wpływ na Twoje życie, a nagrałem ostatnio nawet dwa filmy dla Was, poszukaj sobie u nas na kanale tutaj, dwa filmy właśnie na temat tego, jak rozpoznać i jak unikać w ogóle toksycznych ludzi, jeśli właśnie Ty eliminujesz kogoś takiego ze swojego życia. Kogoś, kto sprawiał wcześniej, że jest Ci źle, że jest Ci smutno, że po każdym kontakcie z tą osobą po prostu miałeś zły nastrój, nie powinieneś za to przepraszać. To jest Twoje życie, masz prawo do tego, żeby przebywać z ludźmi, z którymi dobrze się czujesz i nie być zmuszanym do tego, żeby przebywać z kimś, kto źle Cię traktuje albo manipuluje Tobą. Punkt trzeci. Mówienie nie. Bycie asertywnym. Umiejętność powiedzenia nie, posiadania własnego zdania. Też nigdy nie powinno to być powodem do Twojego przepraszania. Powinieneś po prostu potrafić się sprzeciwić, jeśli ktoś Cię źle traktuje, jeśli coś Ci się nie podoba. To jest Twoje życie i wymagaj od niego, żeby wyglądało tak, jak Ty chcesz. Punkt czwarty. Mówienie prawdy. Mówienie prawdy. Też nie powinno być czymś, za co masz przepraszać, żeby powiedzieć czasem coś wprost. Oczywiście należy nauczyć się pewnej dyplomacji, czy umiejętności formułowania swoich osądów w taki sposób, żeby nie krzywdzić innych ludzi. Natomiast jeśli prawda jest po Twojej stronie, nie musisz się tego wstydzić. Punkt piąty. Rzeczy, na które nie masz wpływu. Nie powinieneś się wstydzić na przykład z tego powodu, że spóźniłeś się gdzieś, bo był mega korek spowodowany jakimś wypadkiem. Jak to był korek, który jest codziennie, o, to jest Twoja wina, ale jak był jakiś wypadek i spóźniłeś się, no to trudno, zdarzają się jakieś rzeczy i nie musisz też, oczywiście możesz kulturalnie komuś powiedzieć i przede wszystkim zapowiedzieć, że będziesz później, ale nie musisz brać na siebie całego odpowiedzialności za cały świat. Bierz odpowiedzialność za siebie. I tutaj, jeśli chcesz zacząć wreszcie zarządzać swoim życiem w odpowiedni sposób, jeśli chcesz przestać odkładać na później różne rzeczy w swoim życiu, to w najbliższą niedzielę o godzinie 17 poprowadzę dla Ciebie darmowe szkolenie, na którym będę Cię uczyć właśnie, jak pozbyć się lenistwa ze swojego życia, jak przestać odkładać na później różne rzeczy i jak zacząć wreszcie działać, jak ruszyć do przodu z tym swoim życiem. Jeśli chcesz wziąć udział za darmo w tym szkoleniu, pod tym filmem znajdziesz linka właśnie do zapisu. I również poprowadzę dla Was jeszcze jedno szkolenie, też w tą niedzielę, ale o godzinie 13, na którym będę Was uczyć marketingu internetowego, sekretów marketingu internetowego. Pokażę Wam, jak my wydajemy nawet kilkaset tysięcy złotych właśnie w naszych firmach miesięcznie, żeby dotrzeć do klientów poprzez internet. Więc jeśli planujesz mieć swój biznes, masz swój biznes, bądź chcesz zarabiać pieniądze w jakikolwiek sposób przez internet, to koniecznie też zapisz się na to szkolenie, bo jest darmowe, a wiedza na nim jest warta kilka przynajmniej tysięcy złotych. Więc na te dwa szkolenia masz linki pod tym filmem, zapisz się od razu, żeby nie brakło dla Ciebie miejsca. No i w niedzielę koniecznie bądź na czas właśnie pod linkami, które Ci później wyślę. A my jedziemy dalej. Punkt szósty, to jest Twój rozwój. Też nie powinieneś nigdy przepraszać za to, że chcesz się rozwijać. Bardzo często ja widzę, że w małżeństwach na przykład jedna osoba chce się rozwijać, a ta druga ją blokuje. Robi jakieś wyrzuty sumienia. W jakiś sposób manipuluje, czy szantażuje, żeby się nie rozwijać. Nie wolno na coś takiego sobie pozwolić. Jeśli będziesz w ten sposób tworzyć związek, że dajesz sobą właśnie manipulować i ograniczać się w życiu w ten sposób, to nigdy Ty nie będziesz szczęśliwy czy szczęśliwa, no a Twój partner czy partnerka również przez to nie mogą być szczęśliwi. No, ciężko być szczęśliwym w związku, w którym ktoś jest cały czas smutny i niespełniony. Dalej, punkt siódmy. Miłość. Też nie powinieneś wstydzić się miłości. Nie powinieneś wstydzić się tego, że podoba Ci się jakaś dziewczyna, że chcesz z nią porozmawiać, że chcesz z nią się umówić. Normalna zupełnie rzecz, ale znowu właśnie jesteśmy uczeni takiej fałszywej skromności, się gdzieś w kącie, a to, myślę, nie jest dobre i nie przynosi nic dobrego w życiu. Dalej, punkt ósmy, czyjeś kłamstwo.
czyjeś kłamstwo. Nie powinieneś przepraszać za to, jeśli widzisz, że ktoś kłamie, jeśli widzisz, że ktoś po prostu no, mija się tutaj z prawdą, to możesz zwrócić uwagę tej osobie, jeśli zwłaszcza dotyczy to ciebie. Punkt 9. Nie powinieneś nigdy przepraszać za swój styl życia. To jest twoje życie, nikt go nie przeżyje za ciebie. Więc buduj je według swoich własnych zasad, buduj je według swojego planu, a nie cały czas, żebyś ty musiał czuć jakieś wyrzuty sumienia, bo budujesz swoje życie po swojemu, bo chcesz spełnić jakieś niespełnione marzenia twoich rodziców na przykład, albo jakichś innych ludzi, chcesz wszystkich zadowolić naokoło. Nie staraj się, buduj swoje życie po swojemu. Punkt 10. Przestań przejmować się problemami całego świata. Za to też nie powinieneś przepraszać, że nie jesteś człowiekiem, który cały czas przejmuje się problemami całego świata. Skup się na swojej rodzinie, na swoim otoczeniu, na swoich najbliższych przyjaciołach, sąsiadach, na ludziach, z którymi faktycznie masz kontakt i którzy mają jakąś część w twoim życiu, a nie, że ty będziesz się przejmować jakimiś problemami w Afryce, na drugim końcu świata, katastrofami wszystkimi i jeszcze problemami wszystkich innych ludzi. I tak nie jesteś w stanie wszystkim pomóc naokoło, więc rób to, co możesz i na tym się skup. A nie udawaj. Wiele osób cały czas jest przejętych, tu wypadek, katastrofa, tu bieda i tak dalej, a nic nie robią w tym kierunku, żeby im pomóc. Niech coś robią, a dopiero wtedy ewentualnie o tym mówią, nie? Punkt 11. Wydawanie swoich pieniędzy. Nie powinieneś także właśnie przepraszać za wydawanie swoich własnych pieniędzy. Zarobiłeś je uczciwie, czy to na etacie, czy w swoim biznesie, więc możesz sobie kupić, co zechcesz, nie musisz się z tym kryć. Jak sąsiedzi będą zazdrośni, to jest ich problem, a nie twój. Punkt 12. Reklamacje. Jeśli ktoś wykonał jakąś kiepską robotę. Na przykład przyszedł ktoś remont ci zrobić w domu i wszystko spieprzył. Albo kupiłeś jakiś towar, który jest wadliwy. To też nie powinieneś przepraszać za to, że żądasz od tego, żeby ktoś naprawił tę szkodę albo zwrócił pieniądze. No to jest jakiś układ. To tak samo jakby ktoś wykonał pracę, a ty byś mu nie zapłacił. Więc tak samo jak ktoś wykonuje kiepską pracę, a ty mu zapłacisz pełne pieniądze, to jest taki sam rodzaj oszustwa. Dalej, punkt 13. Nie powinieneś przepraszać za swoją historię. Warto zadośćuczynić osobom, które może skrzywdziłeś w przeszłości. Oczywiście naprawić na tyle, na ile jesteś w stanie różne jakieś błędy swoje, różną krzywdę, którą być może wyrządziłeś innym ludziom, ale nie możesz cały czas żyć w takim przeświadczeniu, że ty masz być męczennikiem i do końca życia być nieszczęśliwy, bo popełniłeś jakieś błędy. Wyciągnij z tego wnioski, zmień się, zadośćuczyń tym innym ludziom, nie rób tego więcej, ale nie musisz z tego powodu zamartwiać się cały czas, bo nikomu z tego nie przyjdzie nic dobrego. Dalej, punkt 14. Nie powinieneś wstydzić się tego, że prosisz kogoś o pomoc. To jest zupełnie normalne, jako ludzie żyjemy w społeczeństwie. I tak samo popatrz, dawanie komuś, pomaganie innym ludziom daje niesamowite szczęście. Ja właśnie pomagam ludziom już od kilkunastu lat. Pomimo tego, że prowadziłem już 15 biznesów w swoim życiu, stworzyłem 15 firm, to największą satysfakcję właśnie daje mi pomaganie innym. Właśnie to, że mogę dla was nagrywać te filmy, organizować webinary, dawać szkolenia, że stworzyłem wyzwanie 90 dni z Jankiem Gajosem czy Akademię Biznesu, to daje największe szczęście i satysfakcję w moim życiu. Więc jeśli ty tak samo potrzebujesz pomocy od kogoś innego, a lubisz dawać innym ludziom, bo sprawia ci to przyjemność, to daj też szansę innym ludziom na tą przyjemność, żeby mogli ci pomóc. Daj sobie pomóc. Na pewno masz wokół siebie życzliwych ludzi, rodzinę, przyjaciół, a jeśli nie, to na pewno coś musisz zmienić w swoim życiu. I punkt ostatni, 15. Zarządzanie swoim czasem. Nie musisz przepraszać za to, że nie masz czasu się z kimś spotkać. Masz swoje życie, swoją rodzinę, swoje własne priorytety. Wszyscy naokoło nie skaczą dookoła ciebie, żeby cię zadowolić, więc ty również wcale nie musisz przepraszać za to, że na przykład nie masz czasu, że chcesz spędzić ten czas ze swoją rodziną, czy masz jakieś swoje własne plany. Mam nadzieję, że tych 15 punktów właśnie da ci do myślenia. Wrzuć łapkę w górę, napisz jakikolwiek komentarz pod tym filmem, no i oglądaj nasze filmy na kanale w playlistach, to bardzo pomaga. Masz playlisty, jak sobie wejdziesz na kanał, możesz znaleźć, tam są tematycznie posegregowane filmy. Dużo jest filmów, które publikowałem parę lat temu, równie wartościowych, a które mają dużo mniej wyświetleń, no bo wtedy jeszcze nasz kanał się rozwijał, więc dotrzyj sobie do nich, będziesz mieć dużo wartościowej wiedzy. Ja na dzisiaj się z tobą żegnam. Do zobaczenia w niedzielę na tych dwóch darmowych szkoleniach. Zapisz się, pamiętaj, pod tym filmem znajdziesz tutaj dwa linki w komentarzu przypiętym. A ja się z tobą żegnam. Trzymaj się i miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć! Yeah, yeah.